Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym kanale. Dzisiaj przeanalizuję krótko spotkanie Cracovii Kraków z Piastem Gliwice. Zapraszam do oglądania i subskrypcji kanału. Tradaj! Miałem opowiadać dzisiaj o meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław, niedzielnego spotkania, które wydawało mi się przed tą kolejką chyba najciekawsze, ale nic się w nim nie działo, więc pomyślałem, że są jeszcze poniedziałki w lidze i mecz Krakowi z Piastem Gliwice. Jeden z ciekawszych zespołów tego sezonu ligi, czyli Cracovia, z ówczesnym mistrzem Polski, który no gra przyzwoicie, ale mógłby mimo wszystko lepiej. A czemu jeden z ciekawszych zespołów w lidze to Cracovia? Bo pomimo słabego początku sezonu, bo po szybkim odpadnięciu na początku sezonu z Dunajską Stredą, Cracovia wróciła na właściwe tory i uzyskała na tyle dużo punktów, że znajduje się bardzo blisko czołówki ligi. I przy zwycięstwie z Piastem Gliwice mogą wskoczyć nawet na drugie miejsce, prześcigając Śląska Wrocław. Piast też nieźle wyglądał, więc zapowiadało nam się bramkowe widowisko. Ostatni mecz Cracovii to zwycięstwo w Poznaniu 2-1 z Lechem, a Piast Gliwice przegrał na własnym stadionie z Lechią Gdańsk 1-2. Ostatnio oba zespoły spotkały się w rundzie finałowej poprzedniego sezonu. Wówczas Piast wygrał u Gliwicach 3-1, jednak no, wtedy Piast był rozpędzony i był w drodze po Mistrzostwo Polski. Dziś sytuacja ma się zgoła inaczej. Formy obu klubów są zupełnie inne tak naprawdę niż wcześniej i wynik przed tym meczem jest jak najbardziej otwarty. Początek meczu był następujący. Cracovia grała składniej, miała celniejsze podania. Piast głównie się cofnął, był niedokładny. No i w 12 minucie mieliśmy sytuację dość brutalną, bo Bartosz Rymaniak wjechał, jakby to powiedzieć. Zaatakował korkami Didia Tiewa. No było to bardzo groźne na zbliżeniu i według mojej oceny, takiej subiektywnej, bardzo zasłużona czerwona kartka. Aż było mi smutno, jak realizator pokazywał tę sytuację z 3 albo 4 razy. I w ogóle początek tego meczu był bardzo nerwowy. Dużo kartek, dużo spięć między zawodnikami. Potem nawet na ławce trenerskiej Tomasz Fornalik dostał, drugi trener Piasta Gliwice, żółtą kartkę. I w tej samej połowie Tomasz Fudali, czyli kierownik drużyny Piasta Gliwice, otrzymał czerwoną kartkę. Mówię, było tam mega dużo spięć, jeszcze inni zawodnicy dostawali kartki. Nawet ci z Cracovii, bo wydawało mi się w pewnym momencie, że nie ma na boisku zawodnika bez kartki. I o dziwo, to było przestanie 0-0. Piast do tej pory był dość mocno niemrawy, ale od straty zawodnika, czyli Bartosza Rymaniaka, bo był VAR. I od tamtego momentu jakoś tak się bardziej spieli i wyglądało to całkiem nieźle. Dochodzili do głosu, mieli swoje sytuacje, ale Cracovia strzeliła bramkę, no znaczy nie Cracovia, bo tam dośrodkował Dimun czy Siplak. Siplak dośrodkował w pole karne z lewej strony, no i Tomasz Huk, który słynie z dostawiania nogi tam, gdzie nie trzeba, strzelił bramkę samobójczą, dość piękną. Franciszek Blach nie mógł nawet tego wybronić. Podobną sytuację mieliśmy w meczu z Lechią Gdańsk, gdzie Sławomir Peszka strzelił bramkę na 1-0. Też po nogach Huka ta piłka wpadła. Słaby mecz tego zawodnika i warto też wspomnieć z drugiej strony barykady, że na boisku mieliśmy Michała Rakoczy. Bardzo dobry występ tego zawodnika, co potwierdził w drugiej połowie, strzelając bramkę na 2-0, bardzo ładną bramkę. I po raz kolejny Huk nie upilnował Michała Rakoczy. Bardzo dobry występ tego zawodnika. Wszedł w 50 minucie bodajże Rakoczy. Cracovia już od tamtego momentu zaczęła głównie dominować na boisku. Mecz był dalej brutalny, padał deszcz, dużo przypadków też było w tych sytuacjach. A i w Piaście od początku zagrał Piotr Malarczyk, debiutant w Gliwicach, oraz zagrał również Remigiusz Borkała. To już taki ewidentny debiutant, 20-letni pomocnik w Piastach Gliwice, wychowanych bodajże. No, w Cracovinie zagrał Pelewan Amersfoort, to jest według mnie duża strata jakości w zespole Cracovii, bo w meczu ze Śląskiem Wrocław zagrał dobrze i ogólnie w całym sezonie gra dobrze. W meczu z Lechem Poznań strzelił piękną bramkę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Ten mecz miał bardzo jakoś taką przygnębiającą oprawę. Taka atmosfera dość mroczna,
Przykro się to jakoś oglądało. Mecz nie był jakiś nudny, znaczy nie był jakiś mega słaby, ale był taki nijaki trochę, dużo nieporadności. Trochę mi się chciało nawet już przysypiać w końcówce. I jeszcze Tomasz Jodłowiec wrócił do Piasta po wypożyczeniu z Legii Warszawa. No i to tyle, no taki mecz bez historii bym powiedział. Ale nadal lepszy wydaje mi się od meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław, którego nie omówiłem. Całe kurde szczęście, bo tam nie było co gadać. Dobrze, przejdźmy do plusów tego spotkania w Krakowie. Niewątpliwie był to Michał Rakoczy. Świetny występ. On jest rocznik 2002. On ma 17 lat. Ja pierniczę. Czuję się jak emeryt, moi drodzy. Poza tym plusem w Krakowie był jeszcze Siplak oraz Ditjatiev. A jeśli chodzi o zespół mistrza Polski, zespół Piasta Gliwice, zdecydowanie plusem meczu jest Franciszek Plach, który miał wybronione bardzo dużo sytuacji, które gdyby nie jego interwencje, to skończyłyby się bramkami. Tomasz Jodłowiec również dał dobrą zmianę, więc on również jest plusem w Piaście Gliwice, reszta praktycznie do luftu. No może jeszcze Jorge Felix trochę bardziej chciał, Tom Hetley, ale wszystko takie nieporadne wydaje mi się, wszyscy się ślizgali na boisku. No i jakbym to podsumował, Krakowia zasłużone zwycięstwo jak najbardziej. Nie można tak naprawdę rozgrzeszać Piasta Gliwice, że grał w osłabieniu całe spotkanie, ponieważ ta kartka była zasłużona, było to dość brutalne wejście. Sam zamiar według mnie Bartosza Rymaniaka, że ustawił tę nogę w ten sposób, był dość ryzykowny i nie powinien mu się zdarzać. Krakowia dobre spotkanie, Piast nijak i tak to można podkreślić. Cieszę się, że w środę mamy jeszcze mecz Ekstraklasy. Ten tydzień nie będzie taki smutny. Wisła Płock z Legią Warszawa. Ja już Was na to spotkanie zapraszam, bo je tu skomentuję. Tymczasem ja się z Wami żegnam w ten smutny, deszczowy wieczór, chociaż możliwe, że we wtorek będzie ładniej. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego wieczoru, miłego dnia i widzimy się niedługo.